Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was w kolejnym odcinku z The Long Dark na trybie fabularnym. Następną naszą misją jest znajdź kogoś, kto cię wyprowadzi z Wesołej Doliny. Znajdź przeprawę Thompsona. I zobaczcie, tutaj na mapce mamy... Gdzie my się znajdujemy? Tutaj. Tu jesteśmy w stajni Molly. Musimy wyjść, iść drogą aż do samego końca. Czyli wchodzimy na drogę i skręcamy w lewo. I tu może będzie czekała na nas ta... Nasza koleżanka Molly. Tak więc wychodzimy z tej stodoły. Ładny jest ten wilk. Takie powinny być modele. Chyba, że te szare wilki tak wyglądają. No nie wiem, nieważne. Ruszamy, moi drodzy. Do boju. Coś się długo ładujemy, ale... Powinno się, o, załadować, dobra, udało się. Oj, tam wilka mamy. Mamy jakąś broń, mamy ten rewolwer, tak? Oj. Dobra, wilk poluje na jelonka. Okej. Dobra, spadamy stąd, nie ma co. Okej. Oni się tam bawią. O! Zabił jelonka. Droga do domu kultury, miejmy nadzieję. Dobra. Niech oni się tam zjadają nawzajem. Przepraszam za dźwięki tle, ale chyba sąsiad ubija kotlety. Albo naprawia jakąś ścianę. Więc sorry. A tu nie mamy łomu. Czy coś znajdziemy ciekawego? O, bawełniany toczek. Tutaj chyba od nowa musimy te przedmioty zdobywać. Więc jak najbardziej będziemy brać wszystko. Zerknijmy na to ubranko nasze. No tak, teraz się to z automatu nałożyło nawet, więc idealnie. Dobra, zasuwamy, żeby te wilki nas olały. No teraz będą w sumie jadły tego jelenia, jednego i drugiego przez jakiś czas, więc mamy drogę wolną. Oj, a tu co leży? Jest jakiś trup. Oho. Strażnik więzienny. Ale improwizowany nóż tutaj jest przynajmniej. Notatka służbowa. Zaraz sobie w nią zerkniemy, tylko zajdźmy może tutaj. Przeszukaj okolice. Ja wyjmę ten rewolwer jednak, wiecie? Tu się robi niebezpiecznie. Dobra, zerknijmy sobie szybko na tą notatkę. Oficjalne rozkazy. Nie, to będzie długie, więc wiecie co, jednak... Jednak za chwilkę, bo zamarzniemy tutaj. Tam słychać wilki. Dużo tych wilków jest w tej okolicy, powiem wam. Czy my tu jakiegoś więźnia znajdziemy, który go dźgnął? Oj. Chyba nie żyje. Weźmy flare, pociski. Nie wiem, czy to się nie przyda, więc wezmę. Czy jakiś węgiel, podpałka. O, ile węgla, moi drodzy, ile drewna. Dobra, tu musimy się w takim razie ogrzać. Okej, zaraz wszystko to sprawdzimy. Tylko zajrzyjmy tutaj. Powinno być nieco cieplej, ale nie wydaje mi się. Dobra, rozpalmy tutaj nasze ognisko. Zapałek mamy chyba. Pochodni nie mamy, prawda? Nie, nie mamy. W takim razie normalnie musimy rozpalić. Cyk. Zapałki i tutaj książki też nie mam. Mamy książkę, dobra, to let's go. Ale one tam wyją skubane, no. Dawaj, dawaj, mały ogniu. Come on, little fire. Cyk, dało się. I dorzućmy tutaj jeden węgielek. To powinno nas konkretnie ogrzać. A, dobra, mamy dwie puszki, ale w nich nie ma nic, więc zróbmy sobie... Po pół litra wody. Myślę, że się przyda. I w tym czasie przeczytajmy te notatki. Notatki. Pierwsza będzie ta od naszego... A, tu ulotka. Pierwsza będzie od naszego strażnika, zobaczmy. Do Officer Gray. Od zastępca komisarza regionalnego Stevens. Dotyczy przeniesienia się do Blackrock. Czy postaraliście się o sprowadzenie dodatkowych strażników do ochrony nadchodzącego transportu więźniów? Zazwyczaj drogi na Wielkim Niedźwiedziu są w słabym stanie, a pogoda nie dopisuje.
A słyszałem, że w tym roku warunki są jeszcze gorsze niż zazwyczaj. Upewnijmy się, że mamy wystarczający personel do poradzenia sobie w każdym miejscu i w każdym czasie. Na pewno się orientujecie, że ta banda nie będzie ułatwiać nam zadania. Z poważaniem, R. Stevens, zastępca komisarza. Okej, okay, no i troszkę nam się nie udało chyba tego przetrwać. Umazana krwią wiadomość od skazańca. Moja krew przesiąkła przez papier. To wszystko, co ze mnie zostało. Co za tchórze. Coś wyskoczyło i mnie ugryzło. Nie trzeba było ufać Mattisowi. To żaden przywódca. Nie ufać mu. Nie zaprowadzić nikogo do domu. Mattis. Trzeba zapamiętać Mattis. Dobrze, moi drodzy, skupmy się tutaj, żeby to się przetopiło. My się powoli ogrzewamy. 51% już. Rzućmy jeszcze nieco wody i może sobie coś zjedzmy. No, coś tam możemy dziabnąć, takiego batonika na przykład. Okej. Okay. No i zaczekajmy jeszcze, żeby się do końca ogrzać. I możemy ruszać, moi drodzy. Napijmy się teraz tylko. I do dzieła, na przeprawę Thompsona. Wezmę pochodnie w razie czego. Jedną. I jeszcze jedną. Czekajcie, musimy dorzucić tutaj. No chociażby to. Cyk. I jeszcze jedna. A i ta słaba troszkę. Ta też słaba. No trudno. Jak ją dorzucę? Czekajcie. No, trudno. Z taką musimy niestety iść. Tak więc do dzieła, moi drodzy. Już tych tutaj jagódek nie będę zbierał, w sensie róży. Poruszamy. Nie ma co czekać. Strasznie jest tu dużo wilków, moi drodzy, strasznie. Okropniaście. Z tego co wiem, to jest najzimniejsze miejsce na całej mapie. Może coś pomyliłem, ale mówiliście mi na streamie, że Wesoła Dolina to nigdy w życiu tutaj nie iść, bo to jest najzimniej. Na razie mamy minus 11 stopni na dworzu tylko, więc to nie jest jakoś dużo, ale myślę, że na intruzie to byśmy mieli tu z minus 60 na tym 50 dniu, na którym jesteśmy. Ale już nie wracajmy do tego, skupmy się o na grze. Właśnie zgasła nam pochodnia, bo wiatr strasznie wieje. Więc chyba ją nawet wywalę. Bardzo dużo jeleni tutaj zauważyłem. Bardzo sporo. Dobra. To będzie jakaś stodoła po lewej, patrzcie. Zachodzimy tam, czy nie? Wiecie co, ostatnio już... Oj. Ostatnio tak robiłem, że zachodziłem we wszystkie miejsca. A potem się okazało, że fabuła jeszcze raz nas tu wysyłała, więc myślę, że to jest bez sensu. Myślę, że warto iść prosto do przeprawy Thompsona, która jest jeszcze kawałek dalej. I pewnie będziemy tutaj musieli się i tak wrócić. O, wilczek jak królika. Czy się zainteresuje kolejnym? Mam nadzieję, że tak. Okej. Dobra, do dzieła, moi drodzy. O, tam się pali jakiś dym. Coś tam się paliło. Dawaj, dawaj, dawaj. Co tam się pali? Chyba, że to na tej przeprawie Thompsona już. Może Molly coś rozpaliła. Zaczyna nam być zimno, nie mamy siły. Powoli, nie regenerujemy się już. Jeszcze idziemy pod wiatr. Most medytacji. No średnio widzę tutaj medytację na tym moście. Ale dobrze. Co my tak wolno się poruszamy? Budzik mamy normalny. A w tą stronę? A, w tą by było szybciej, czyli to przez ten wiatr wszystko. Strasznie te wilki wyją.
Bardzo ich tutaj jest dużo, ale to chyba przez tą fabułę, tak mi się wydaje. Tak, to jest już w tamtym mieście, ale to nie wygląda jakby się paliło jakieś, nie wiem, z komina czy z czegoś. To wygląda jakby palił się jakiś budynek czy coś. Czarny ogień to jest... Czekajcie, co to oznaczyło? Znaczy czarny dym. Co oznaczał czarny dym? Kurde, z The Walking Dead pamiętam, że tam wyjaśniali, że jak jest biały dym to coś, a jak jest czarny dym to coś innego. Że już się kończy palić chyba, czy coś takiego. No dobra, zobaczymy na miejscu, ale wygląda jakby... O właśnie, dom? Może to dom kultury z ulotki. Pewnie tak. No, do dzieła, do dzieła. Coraz nam zimniej, ale chyba damy radę tam dojść. Wiecie? Strasznie długo się idzie tak pod wiatr. Chryste, ale zimno. No, troszkę. A bo ona jeszcze przemęczona jest w sumie. Po tym całym wypadku. O, muzyczka. Jakiś samochód, spadło drzewo na niego. Ale wsiądziemy, zobaczymy może coś tu. Tkanina. To. Okej, nic ciekawego. Jakieś beczki wiózł. Ciekawe. O, możemy biec, patrzcie, wiatr przestał wiać w naszą stronę. Perfekta. Właśnie, patrzcie, to nie... Jakieś palety się palą. Okej. Tu się palą palety. Miasteczko górnicze, a przynajmniej kiedyś było miasteczkiem górniczym. Przeprawa Thompsona. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, szybko. To musi być dom kultury. Mogę się tu ogrzeć przy tym? Powiedzmy, ale w środku będzie znacznie cieplej. Co tutaj na nas czeka? Tu jakieś świeczki, tam ktoś kaszle. Weźmy łom, na pewno się przyda. Gotowa podpałka, katalizator. Książka, tu jakaś słuchawka. Pewnie znowu ktoś będzie do nas dzwonił. To co będzie? Papiery jakieś, picie. O, amunicja do rewolweru. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj pusto, batonik. Lupa, okej. Napój, kolejne dwie książki do rozpalenia. I jakaś notatka. Przedmiot do zbierania wesoła. Wesoła Dolina, część druga. Przedmiot do zbierania opisujący zajęcia między leśnymi głosami a mieszkańcami Wesołej Doliny. Kiedy Parnell sprawdzał warunki drogowe przed następną dostawą, na zjazdach z autostrady do Doliny zauważył kilku z tych świrów gadających z drzewami. Nie był pewien, co robią, ale musimy zachować czujność. Dziwne. Odkryj wszystkie przedmioty do zbierania związane z historią punktu widzenia mieszkańców. Blackrock. Okej. Może zrobimy te misje poboczne? Zobaczymy jeszcze. Na razie skupmy się na tej głównej misji. Wejdźmy do środka. Wow, ile tu jest ludzi. Ale chyba dużo z nich jest chorych. O, śpiwór. My mamy śpiwór chyba. Teraz tu mamy dwa śpiwory. Nie, to ten jeden zostawmy. Jeszcze zanim z nim pogadamy, to ja tutaj się rozejrzę. Czy coś jest do podniesienia? O, wełnione skarpety. Potem nie wiem, czy będzie okazja. O! Miejscowe legendy. Wielka stopa. Książka opisująca tajemniczego stwora. Nawiedzającego lasy Wesołej Doliny. Wow. Nie wiadomo, od kiedy chodzą słuchy o wielkiej stopie zamieszkującej w dolinie. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że opowieści o tajemniczej leśnej istocie są coraz fantastyczniejsze. Bierzemy. Środki przeciwbólowe, przybory do szycia. Jakaś misja z tym jest związana. Tutaj blisko.
Jestem ciekaw. To mnie akurat interesuje. Ale są zawinięci, ja nie mogę. Okej. Czas chyba porozmawiać z naszym tutaj towarzyszem stojącym. Ubierzmy te skarpety. A, mieliśmy takie same, dobra. Te opuszczamy i ty też. Do dzieła. O, witaj. Przybywasz z miejsca katastrofy? Jak inni? Wszystkie łóżka są zajęte, ale możesz usiąść przy ogniu, ogrzać się nieco. Miejsce katastrofy? W jaki sposób? Miejsce katastrofy, nie pamiętasz? To chyba następna ofiara wstrząsu. Rozbiliśmy się, ale to było wiele dni temu, daleko stąd. Nie, rozbiliście się wczoraj na wzgórzach. To była potężna eksplozja. Słyszałem ją mimo wycia wiatru i śnieżycy. Niczego nie pamiętasz? Chwila, przepraszam. To jakaś pomyłka. Rozbiłem się, ale nie tutaj. Oczywiście. No cóż, zostań i rozgrzej się przy ogniu, a zdecydujemy, gdzie twoje miejsce. Co za miejsce? To stary dom kultury. Przeprawie Thompsona. Zebraliśmy tutaj ludzi, kiedy zaczęła psuć się pogoda. 3, a może 4 dni temu. Domy wyziębiły się i wydawało się, że rozsądnie będzie umieścić wszystkich pod jednym dachem. A wczoraj zaczęli pojawiać się ocalali ze katastrofy lotniczej. A zatem wszyscy ci ludzie ocalali z katastrofy? Tak, większość z nich. Kiedy nadeszła śnieżyca, w mieście i okolicach było może 500 ludzi. Przez ostatni dzień powoli przybywała reszta z nich. Większość z miejsca katastrofy. Co się tam stało? Samolot pasażerski, tak mi się wydaje. Większość ludzi, którzy tu dotarli, była zbyt słaba, żeby cokolwiek opowiedzieć. Było słychać potężny huk, a na wzgórzach wybuchł ogromny pożar. Cokolwiek się tam rozbiło, musiało być słusznych rozmiarów. Na pewno nie pamiętasz katastrofy? Ile może potrwać taka pogoda? Nie jesteś stąd, prawda? Ktokolwiek nazwał ten obszar Wesołą Doliną, musiał mieć wisielcze poczucie humoru. Panują tutaj najsurowsze warunki na Wielkim Niedźwiedziu. A czyli jednak prawda? Jest jeszcze gorzej niż zazwyczaj? Tak. Kilka tygodni temu przetoczyła się tędy burza. Takiej nawałnicy nie widziałem od lat. Drogi zasypane i z każdej strony. Obawiam się, że musimy tu zostać, aż będą przejezdne. Czy ktoś się zjawi, aby sprawdzić? Oczyścić drogi? Nie sądzę. Już nie. Musimy poczekać, aż natura zrobi swoje. Ale co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi? Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia. Prawie skończyły nam się jedzenie. Możemy topić śnieg i uzyskiwać wodę, ale niewiele się to zda. O tej porze roku zawsze może nadejść następna śnieżyca. Sytuacja mogłaby być inna, gdyby nie wysiadł prąd. Wszystko to, co możemy zrobić, to ogrzać i nakarmić tych ludzi. A w innych sprawach zdać się na Boży plan. Wydajesz się zdezorientowana, jednak jesteś w dużo lepszej formie niż inni. Może będziesz w stanie nam pomóc. Jestem lekarzem, mogę zbadać ocalałych i zobaczyć, sprawdzić, czy można im pomóc. Tak, zacznijmy od tego. Kiedy ich zbadasz, rzuć do mnie, wspólnie pomyślimy, co można dla nich zrobić. Dobrze, panie księdzu. Spadająca gwiazda, rozdział drugi, mój drodzy. Czy była to jakaś katastrofa? Sprawdź, co się dzieje z ocalałymi z katastrofy lotniczej w Domu Kultury. Tak więc, moi drodzy, musimy ich tu wszystkich pobadać.
Dobrze, od którego? Franklin, 77%. Spróbuję pomóc. Conclusion. Uraz po katastrofie leczniczej. Potrzebuje czasu i odpoczynku, nie jest wymagane leczenie. Okej, okay, fajnie. Czyli jeden jest w dobrym stanie. Bennett, 81%. To samo, okej. Okay. Eric, 56. Tu już trochę gorzej. Uraz po katastrofie okej, okay. Czyli nic się nie dzieje oprócz odwodnienia, ale czy dolegliwość. Dobra, napiliśmy go. Czyli tych mamy sprawdzonych, tutaj kolejne. Dmitri, ty prawie umierasz. Insulina jest potrzebna, o matko. To tu będzie problem. Tutaj chyba okej. Tak jest. No, tego sprawdzaliśmy jeszcze chyba nie. Dlatego nawet nie możemy jakoś. Winston 76, będzie okej. Porozmawiaj z ojcem Tomasem. Ale wiecie co, ja bym tutaj wszystkich jeszcze sprawdził. A, już się nie da. Okej. Ojcze. Przyjrzałem się ocalałym. Większość jest w dobrym stanie, biorąc pod uwagę okoliczności. To ci, którzy mieli szczęście. Pechowcy leżą w piwnicy. Niech Bóg ulituje się nad ich duszami. Zmarli od ran lub znaleźliśmy ich martwych. Umieściliśmy ciała piętro niżej, aby leżały w chłodzie. Zresztą, no cóż, wiem, że kręcą się tu wilki. Tak, widziałam je. Myślę, że mamy wystarczające zapasy, aby pomóc ocalałym. Jednak jeden z nich choruje na cukrzycę. Będzie potrzebował wkrótce insuliny. Gdzie mogłabym ją znaleźć? Obawiam się, że nie wiem. Ma cukrzycę typu pierwszego. To znaczy, że jego organizm nie jest w stanie wytwarzać insuliny. Jeśli jej nie podamy, pozna wstrząsu i prawdopodobnie umrze. W takim razie musimy ją znaleźć. I to szybko, zanim śnieżyca rozpęta się na dobre i wyjdzie. Wyjście na zewnątrz stanie się zbyt ryzykowne. Muszę pozostać z ocalałymi, podtrzymywać ich na duchu, ale ty... Możesz wyjść i poszukać potrzebnego leku. Tak zrobię. Będę wdzięczny za wszelkie rady. Większość z pobliskich domów będzie pusta, ale możesz w nich znaleźć troszkę rzeczy pomocnych w opiece nad ocalałymi. Osoba z cukrzycą jest jednym z ocalałych z katastrofy samolotu. Trafił tu dzień lub dwa temu. A więc największą szansą na znalezienie insuliny jest jego bagaż. Na miejscu katastrofy. Jak dowiedzieć się, który bagaż do niego należą? Trzeba przeszukać wszystko, co znajdziesz i liczyć na szczęście. Rozumiem. Miej wszystkich na oko, ja wrócę jak tylko będę mogła. Dziękuję ci za pomoc. Jeszcze jedno. Tak? Wielu z ocalałych jest w kiepskim stanie. To prawda, z powodu katastrofy. Miałem już do czynienia z taką sytuacją. Aby przeżyć, ludzie potrzebują nadziei. Jeśli zabraknie, zadowolą się ukojeniem. Niektórzy z tych ludzi, wielu z nich nie podróżowało samotnie. Cierpią, zamartwiają się o najbliższych. Czują się winni, zadają sobie pytanie, dlaczego przeżyli, gdy inni się nie udało. Możesz im pomóc odnaleźć ukojenie. Poszukiwania na miejscu katastrofy nie będą przyjemnym doświadczeniem. Miałem już do czynienia ze śmiercią. Tak, jako lekarz na pewno zdajesz sobie sprawę z kruchości ludzkiego żywota. Moją domeną jest kruchość ducha. Ci, którzy utracili bliskich, jeśli przyniesiesz im ukojenie, będą mogli wkroczyć na szlak uzdrowienia. Tak, wiem, że duch i ciało są nierozerwalno łączone.
Jeśli znajdziesz jakiekolwiek informacje pozwalające zidentyfikować tych, którzy nie przeżyli katastrofy, cokolwiek, czym będziemy mogli uspokoić te biedne, skołatane dusze, no wtedy mogli stawiać czoła jutrzejszemu dniu. Zrobię co w mojej mocy, aby znaleźć dokumenty tożsamości i wszystko, co będzie pod mocnym w identyfikacji ofiar. Dziecko, weź jeszcze to. O, nie jestem wierząca. Wolę go nie brać, proszę. To nie dla ciebie. Proszę, spełnij moją prośbę. Ja nie rozumiem. Przynajmniej do momentu, kiedy będę mógł samodzielnie pobłogosławić tę duszę. Widzę, że masz ten różaniec podczas poszukiwań w miejscu katastrofy. Przyniosłaby spokój ducha staremu księdzu. Dzięki temu poczuję się jakby się tam za nich modlił. Nie chciałbym ojca urazić, ale czy to cokolwiek pomoże? Być może wiara to wszystko, co nam pozostało. Kolejny Matuzalem? No dobrze, moi drodzy, tak więc dostaliśmy różaniec, mamy znaleźć samolot, który uległ katastrofie. Mamy jakieś dwa bandaże jeszcze. Co tu jeszcze będzie? To jest skrytka pusta. Woda. Zaraz zerkniemy sobie na naszą główną misję. Okej, okay. To jest sprawdzone, nic nie ma. Tutaj piecyk. Przeszukajmy wszystkie szuflady. O, otwieracz i garnek, fajnie. Wywalmy tą jedną puszkę. Będziemy musieli zostawić tutaj zbędne rzeczy i wyruszyć do samolotu. O, zapałeczki, super. Jeszcze więcej zapałek. Dobrze, dobrze. O, kawa, herbatka. O, tu zamknięte. Nóż, nice, dobrze. To wiecie co, ten improwizowany to ja wolę tu zostawić. Bo jeszcze podczas obrony przed wilkiem przypadkiem go użyję i będzie trochę gorsza obrona, moi drodzy. Dobra, czyli jaki jest nasz główny cel teraz? Zobaczmy sobie J. Misje poboczne to jest Blackrock i leśne głosy, więc na tym się jakoś nie skupiamy, tylko jak w pobliżu będziemy i niezwykłe opowieści. Okej, a główna misja to znajdź samolot, który uległ katastrofie. W razie czego możemy jeszcze tutaj pozwiedzać te domki w tym mieście. Ale to zrobimy sobie nieco później. Jezu, jak ten samolot jest daleko. O matko. Którędy my tam najszybciej przejdziemy? Albo tu główną drogą. Albo tym jeziorem. Ja pamiętam, że to było jakieś wejście. Pamiętam, że gdzieś było, ale nie wiem dokładnie gdzie. Może tu? No dobra, spróbujemy sobie zrobić to główną trasą. Dojść do samolotu. No i zobaczymy, co tam czeka na nas. Tylko najpierw zostawmy sobie niepotrzebne rzeczy, może... Gdzie zostawimy? Tutaj na górze może. A, to jeszcze nie przeszukałem nawet. Okej. Okay. No to tutaj zostawmy. Co my tu mamy? Drewno na pewno nam się nie przyda podczas drogi. Węgle zostawimy sobie. Z2. To na podpałkę, to również książki. Jedną weźmiemy, bo tak to za ciężko nam będzie. To w razie czego wezmę może? Pół kilo waży. Nie, to sobie brodaczki po drodze znajdziemy w razie czego. Okej, tu już nic nie ma. Trochę jedzenia. Te picia zostawię. To też. Bo to kinimki powinno mi wystarczyć. Chyba, że teraz sobie zjemy na przykład to jeszcze. Lary zostawimy. Dwie nam wystarczą. Amunicja do karabinu. To wezmę, bo nie jest ciężkie jakieś, a może się przyda jakoś tam po drodze. Strzały zostawiam, bo są niepotrzebne. Śpiworek, siekierę bierzemy. Dwie pochodnie, rewolwer tutaj to. Paliwo do lampy. Na razie można zostawić. Łom się przyda. No i to wszystko, moi drodzy. W tym razie zjedzmy sobie co nieco. Mhm.
Napijmy się wody. I za chwilę wyruszamy chyba. Tylko wiecie co, ja bym jeszcze wziął z jedno to drewienko, bo może po drodze się przydać. No i musimy się przespać. W takim razie. A akurat jest noc teraz. Więc ja się kładę spać i żegnam się z wami, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia. Hej, hej.